Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. Jaki jest najlepszy wyraz patriotyzmu w czasach pokoju? Na pewno pamięć i uczestnictwo o obchodach narodowych świąt oraz ochrona miejsc pamięci narodowej. Sztandar Zespołu Szkół w Zakrzówku otrzymał złoty medal opiekuna pamięci miejsc narodowych. Uroczystość odbyła się 17 listopada. Takie wyróżnienie to wielki zaszczyt zarówno dla całej społeczności Zakrzówka, jak i dla parafii. My jako parafianie tegoż kościoła możemy również te groby często odwiedzać, pielęgnować tradycje i podtrzymywać edukacyjnie nasze młodsze pokolenia o świadomości, że warto o tym pamiętać, tak żeby krzewić te dobre, pozytywne wzorce. Oprócz złotego medalu wręczono również srebrny, który otrzymał ksiądz Dariusz Ziółkowski, kapelan Gminnego Koła Kombatantów. Na tę zaszczytną funkcję został mianowany 18 sierpnia 2010 roku przez arcybiskupa Józefa Życińskiego. Rola ta jest ważna nie tylko dla osób, które walczyły o Polskę, ale także dla młodych ludzi. W tej sztafecie pokoleń, kiedy młodzi ludzie przychodzą, kiedy mówią o patriotyzmie, kiedy muszą patrzeć na nas i chcą to robić i chcą z nami być. I myślę sobie, że to jest ta powaga sytuacji, ale też i ważność tej pamięci, którą możemy kultywować. I cieszę się, że mogę brać w tym udział. Uczestnictwo w tego rodzaju uroczystościach i dbałość o miejsca pamięci narodowej jest najwyższą formą patriotyzmu. Szczególnie młodzi ludzie swoją postawą prezentują dobre, patriotyczne wychowanie. To jest tak naprawdę świadectwo tej młodzieży, tego społeczeństwa, świadectwo patriotyzmu, pamięci o tych, którzy tak naprawdę oddawali swoje życie za to, że w tej chwili ta młodzież może uczyć się w takich warunkach. Uroczystości zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów. Stała świata w przeraźliwej pustce, polska matka w służącowskiej chustce. Nie płakała i nic nie mówiła. Zimne oczy, zimne zwłoki wbiła. Wisiał martwy, z wszystkiego wysuty. Niemcy przedtem zabrali buty.